Rozdział 20. Rozmowa z panem Allmanem. Biblioteka publiczna w Sidewinder, oddalona o jedną przecznicę od centrum handlowego, mieściła się w małym, niepozornym budynku. Ściany miała obrośnięte winem, a szeroki betonowy chodnik prowadzący do drzwi usłany był po obu stronach zwłokami letnich kwiatów. Na trawniku stał duży posąg z brązu, wyobrażający generała z czasów wojny secesyjnej, w ogóle nieznanego Jackowi, choć jako kilkunastoletni chłopak dość żywo interesował się tym okresem. Stare numery gazet trzymano na parterze. Były tam egzemplarze wydawanej w Sidewinder Gazet, która zbankrutowała w roku 1963, dziennika wychodzącego w Estes Park i kamery z Boulder. Brakowało gazet denwerskich. Jack z westchnieniem zasiadł do przeglądania kamery. Po roku 1965 na miejsce gazet wprowadzono mikrofilmy, dotacja federalna. Poinformował go rozpromieniony bibliotekarz. Mamy nadzieję zrobić to samo z latami 1958-64, kiedy nadejdzie następny czek. Oni są jednak tacy powolni. Prawda? Będzie pan uważał, co? Wiem, że tak. W razie potrzeby proszę mnie zawołać. Jedyny czytnik miał z niewiadomych przyczyn wadliwą soczewkę. To też, gdy Wendy położyła rękę na ramieniu Jacka, mniej więcej 45 minut po tym, jak przerzucił się z gazet na mikrofilmy, głowa pękała mu z bólu. Danny jest w parku, ale nie chce, żeby za długo siedział na dworze. Jak myślisz? Ile ci to zajmie czasu? 10 minut. Właściwie prześledził już ostatni okres fascynującej historii panoramy. Lata po strzelaninie przed przejęciem hotelu przez Stuarta Allmana i spółkę. Mimo to nadal nie miał ochoty informować o tym Wendy. Czego ty tak szukasz? Mówiąc to, zwichrzyła mu włosy, lecz w jej głosie dźwięczała tylko na poły żartobliwa nuta. Zapoznaję się z dawnymi dziejami panoramy. Z jakiegoś szczególnego powodu? Nie. A czemu do cholery taka jesteś wścibska? Z prostej ciekawości. Znajdujesz coś interesującego? Niewiele. Teraz z trudem nadawał głosowi przyjemne brzmienie. Była wścibska. Zupełnie tak samo wścibiała nos i wtrącała się w jego sprawy w Stowington, zanim Danny wyrósł z pieluszek. Dokąd idziesz, Jack? Kiedy wrócisz? Ile masz przy sobie pieniędzy? Czy bierzesz samochód? Czy Al jedzie z tobą? Czy choć jeden z was będzie trzeźwy? I tak dalej, bez końca. Prawda rzekłszy, to ona popchnęła go do picia. Może powodów było więcej, ale na Boga przyznajmy szczerze i bez osłonek, że to też miało wpływ. Gderanie. Ustawiczne gderanie, aż chciał się ją walnąć, żeby zamknęła gębę i dała spokój z... Gdzie? Kiedy? Ile? Ty? Nieprzerwanym strumieniem pytań, który mógł wywołać prawdziwy... Ból głowy? Kaca? Ból głowy. Czytnik. Cholerny. Czytnik zniekształca liter. Skąd taki kurewski ból głowy? Dobrze się czujesz, Jack? Jesteś blady. Gwałtownym ruchem odchylił głowę, uciekając przed jej palcami. Czuję się wyśmienicie. Cofnęła się, bo palił ją wzrokiem i spróbowała przywdziać uśmiech o jeden numer za mały. Dobrze, jeśli ty... Pójdę i zaczekam z Dennym w parku. Ruszyła do wyjścia, a miejsce uśmiechu zajęły na jej twarzy zdziwienie i urazy. Wendy! Odwróciła się u stóp schodu. Co? Jack? Wstał i podszedł do niej. Przepraszam, mała. Chyba rzeczywiście niedobrze się czuję. Ta maszyna ma wadliwą soczewkę. Paskudnie rozbolała mnie głowa. Masz może aspirynę? Oczywiście. Pogrzebała w torebce i wyciągnęła blaszane pudełko anacyny. Zatrzymaj ją sobie. Wziął pudełko. Nie masz ekscedryny? Wzdrygnęła się lekko. On zaś zrozumiał. Początkowo nim zaczął pić tyle, że już im nie było do śmiechu. Pozwalali sobie na taki gorzki żarcik. Jack twierdził, że ekscedryna to jedyny spośród ogólnie dostępnych leków dobry na kaca. Absolutnie jedyny.
przywykł nazywać dolegliwości nazajutrz po przepiciu ekscedrynowym bólem głowy numer VAT-69. Nie mam ekscedryny, niestety. Nic nie szkodzi. Wystarczy mi anacyna. Ale to oczywiście nieprawda, o czym Wendy też powinna wiedzieć. Czasami potrafiła być cholernie głupią suką. Chcesz popić? Zapytała żywo. Nie. Ja chcę tylko widzieć, jak stąd spieprzasz. Kiedy pójdę na górę, popiję wodę z kranu, dzięki. Okej. Ruszyła po schodach, wdzięcznie przebierając zgrabnymi nogami pod krótką, brązową, wełnianą spódnicą. Będziemy w parku. Dobra. Z roztargnieniem wsunął pudełeczko pastylek do kieszeni, wrócił do czytnika, po czym go wyłączył. Upewniwszy się, że Wendy już poszła, pośpieszył na górę. Boże. Może to zaparszywy ból głowy. Jeśli człowiekowi łeb dosłownie pęka, powinien przynajmniej mieć prawo wypicia paru głębszych dla przeciwwagi. Usiłował odegnać tę myśl, bardziej zły niż zazwyczaj. Skierował się do głównego kontuaru, ściskając w palcach kartonik po zapałkach z wypisanym numerem telefonu. Czy jest tu gdzieś automat telefoniczny, proszę pani? Nie, ale jeśli chodzi o rozmowę miejscową, może pan skorzystać z mojego aparatu. Niestety, chciałbym zamówić za miejscową. W takim razie najlepiej będzie pójść do drogerii. Mają tam kabinę. Dzięki. Wyszedł z biblioteki i, minąwszy anonimowego generała z czasów wojny secesyjnej, skierował się w stronę centrum handlowego. Ręce wepchnął w kieszenie. W głowie głucho rozbrzmiewał mu jakby dzwon z ołowiu. Niebo też miało barwę ołowiu. Był 7 listopada. Z początkiem miesiąca pogoda się popsuła. Przeżyli już kilka śnieżyc. Śnieg padał i w październiku, lecz topniał dziś jednak. Słońce nie wyjrzało zza chmur. A gdy Jack dotarł do drogerii, śnieg znów zaczął pruszyć. Kabina telefoniczna znajdowała się w głębi budynku i Jack mijał właśnie stoisko z lekami, pobrzękując bilonem w kieszeni, kiedy wzrok jego padł na białe pudełka z zielonymi napisami. Wziął jedno z nich, zapłacił kasjerce i ruszył do telefonu. Zamknął drzwi kabiny, położył na półeczce kartonik z numerem i pieniądze, po czym wykręcił zero. Z jakim numerem mam łączyć? Z Fort Lauderdale na Florydzie. Podał telefonistce zamawiany numer i numer aparatu w kabinie. Dowiedziawszy się, że pierwsze 3 minuty rozmowy będą kosztować $1.90, wrzucił do szpary 8 25-centówek. Ilekroć w uszach rozbrzmiał mu dzwon, krzywił się z bólu. Następnie w stanie zawieszenia, w którym słyszał tylko dalekie szmery i trzaski na linii, wyjął zielony flakonik ekscedryny z pudełka, podważył białe wieczko i upuścił kłębek waty na podłogę. Ze słuchawką ramieniem przyciśniętą do ucha wytrząsnął 3 białe tabletki i ułożył na półeczce obok pozostałych monet. Zamknął butelkę i schował ją do kieszeni. Po drugiej stronie słuchawkę podniesiono natychmiast. Hotel plażowy, czym mogę służyć? Zapytał raźny kobiecy głos. Czy mogę mówić z dyrektorem? Chodzi panu o pana Trenta, czy... O pana Olmena. Pan Olmen jest chyba zajęty, ale jeśli pan sobie życzy, zaraz sprawdzę. Proszę sprawdzić i powiedzieć mu, że dzwoni Jack Torrance z Colorado. Jedną chwileczkę. Jacka znów ogarnęła fala niechęci do tego oszczędnego, zadufanego w sobie kutasiny Olmena. Wziął tabletkę z półeczki, przyglądał jej się przez chwilę, po czym włożył ją do ust i zaczął rzucić wolno, z upodobaniem. Smak powrócił jak wspomnienie. Spowodował tryśnięcie śliny i wywołał uczucie ni to przyjemności, ni przykrości, cierpki, gorzkawy smak. Lecz zniewalający Jack przełknął ślinę i skrzywił się. Przywykł rzuć ekscedrynę w okresie zaglądania do butelki. Od tamtej pory jednak zupełnie tego zaniechał. Ale kiedy odczuwał silny ból głowy po przepiciu, albo tak jak tego dnia, rzucie pastylek zdawało się przyspieszać ich działanie. Czytał gdzieś, że takie rzucie może wejść w nauk. Ale gdzie to wyczytał? Marszcząc czoło, próbował sobie przypomnieć.
I wtedy w słuchawce odezwał się Olmen. Terence? Co się stało? Nic. Kocioł jest w porządku i na razie nie zamierzam jeszcze zabić żony. Zostawiam to sobie na poświętach, kiedy zrobi się nudno. Bardzo zabawne. Dlaczego pan dzwoni? Jestem zajęty. Zajęty, tak. Rozumiem. Dzwonię, bo chcę pomówić o tym, co pan przemilczał w swoim opowiadaniu o świetlanej, chlubnej przeszłości panoramy. Na przykład o tym, jak Horacy Derwent sprzedał ją paczce kanciarzy z Las Vegas, którzy opylali ją tylu kolejną niby to spółką, że nawet urząd skarbowy nie wiedział, do kogo właściwie należy. O tym, jak doczekawszy stosownej chwili przekształcili ją w miejsce rozrywek dla ważniaków z mafii i o tym, jak trzeba ją było zamknąć w 1966, kiedy jednego z nich ukatrupiono razem z gorylami, którzy stali na korytarzu przy drzwiach apartamentu prezydenckiego. Wspaniałe miejsce, apartament prezydencki panoramy. Wilson, Harding, Roosevelt, Nixon i Vito Rembacz, co? Olmen przez chwilę milczał zdziwiony, po czym przemówił spokojnie. Nie rozumiem, jaki to może mieć związek z pańską pracą, panie Torrens. Ale to... najlepszy był numer po zastrzeleniu Gianellego, prawda? Jeszcze dwa szybkie przetasowania, szast prast i już właścicielką panoramy jest osoba prywatna. Kobieta nazwiskiem Sylwia Hunter, która od roku 1942 do 1948 przypadkiem nazywała się Sylwia Hunter Derwent. 3 minuty minęły. Oznajmiła telefonistka. Proszę powiedzieć, kiedy pan skończy. Drogi panie Torrens, wszystko to są dobrze znane i stare dzieje. Mnie nie były znane. I wątpię, czy wielu innych ludzi o tym wiedziało, czy znało szczegóły. Może pamiętają, że zastrzelono Gianellego, ale chyba nikt nie powiązał w jedną całość tych cudownych, dziwnych przetasowań w panoramie od roku 1945. A wydaje się, że zawsze korzysta na nich Derwent, czy jakiś jego wspólnik. Co urządziła tam w roku 67 i 68 Sylwia Hunter? Proszę pana. Dom schadzek? Prawda? Torrens! Chociaż głos dobiegał po drucie z odległości 2000 mil, nie osłabiło to brzmiącej w nim nuty zgorszenia. Jack z uśmiechem wrzucił do ust następną ekscedrynę i zaczął ją rzucić. Sprzedała hotel, kiedy dość dobrze znany senator amerykański zmarł tam na atak serca. Krążyły plotki, że znaleziono go nagiego, jeśli nie liczyć czarnych, nylonowych pończoch, paska od podwiązek i pantofli na wysokich obcasach. Dla ścisłości lakierków. To niecne, złośliwe kłamstwo! Krzyknął Olmen. Czyżby? Zapytał Jack. Zaczynał czuć się lepiej. Ból głowy ustępował. Włożył do ust ostatnią ekscedrynę i żuł ją z przyjemnością, smakując gorycz rozgniatanego zębami proszka. To był straszny pek! Powiedział Olmen. Ale o co panu chodzi, Torrens? Jeśli zamierza pan nas obsmarować w jakimś artykule, jeśli to jakaś poroniona, głupia próba szantażu... Nic podobnego. Zadzwoniłem, bo wydawało mi się, że nie grał pan ze mną w otwarte karty i że... Nie grałem w otwarte karty? Wykrzyknął Olmen. Mój Boże, czy spodziewał się pan, że będę prał stertę brudnej bielizny z dozorcą hotelu? Za kogo na litość boską pan się uważa? Zresztą, jakiś wpływ na pana mogłyby mieć te dziwne historie? Może pan myśli, że po korytarzach skrzydła zachodniego przechadzają się duchy w prześcieradłach i zawozu? Biada, biada! Nie, nie przypuszczam, żeby tam były duchy. Ale pan odgrzebał mnóstwo szczegółów z mojego życia, zanim mnie pan zaangażował. Wezwał mnie pan na dywanik i wypytywał, czy potrafi pilnować pańskiego hotelu. Zupełnie jakbym był małym chłopcem przywołanym przed katedrę, gdzie ma się wytłumaczyć, dlaczego nasiusiał w szatni. Wprawił mnie pan w zakłopotanie. Po prostu nie wierzę w
pańskie bezczelne gadanie, pańskie cholerne, przeklęte impertynencje. Olmen mówił takim głosem, jakby się dławił. Z przyjemnością bym pana wylał. I może to zrobić. Sądzę, że Al Shockley mógłby wyrazić sprzeciw. Bardzo stanowczy. No ja sądzę, że ostatecznie pan Shockley może mieć względem pana mniejsze zobowiązania, niż pan przypuszcza, panie Torrens. Na chwilę ból głowy powrócił w całej swej potędze i Jack przymknął pod jego wpływem oczy, jak gdyby z oddali usłyszał własne pytanie. Do kogo należy teraz panorama? Nadal do przedsiębiorstw Derwenta? Czy może jest pan za drobną płotką, aby to wiedzieć? Dość już chyba, panie Torrens. Jest pan pracownikiem hotelu nie lepszym od młodszego kelnera czy pomywacza. Nie zamierzam. Dobra. Napiszę do Ala. On będzie wiedział. Jest przecież w Radzie Nadzorczej i może dodam małe poskryptum tej treści, że... Panorama nie należy do Derwenta. Co? To by nie przyszło do głowy. Powiedziałem, że do niego nie należy. Wszyscy akcjonariusze pochodzą ze wschodu. Pański przyjaciel, pan Shockley, ma największy pakiet akcji, ponad 35%. Pan powinien ode mnie wiedzieć lepiej o jego powiązaniach z Derwentem. Kto poza nim? Nie zamierzam panu zdradzać pozostałych akcjonariuszy, panie Torrens. Zamierzam całą tą sprawą zainteresować... Jeszcze jedno pytanie. Nie muszę panu odpowiadać. Prawie wszystkie te historie, smaczne i niesmaczne, znalazłem w podziemiu, w albumie z wycinkami. Dużym, w białej skórzanej oprawie, przewiązanym złotą nicią. Nie wie pan, do kogo mógł należeć? Nie mam pojęcia. Czy mógł należeć do Grady'ego, dozorcy, który odebrał sobie życie? Panie Torrens. Powiedział Olmen najbardziej lodowatym tonem. Nie jestem bynajmniej pewny, czy pan Grady umiał czytać. Nie mówiąc już o odgrzebywaniu tych brudów, którymi zawraca mi pan głowę. Noszę się z zamiarem napisania książki o panoramie. Przyszło mi na myśl, że gdybym rzeczywiście to zrobił, właściciel albumu chciałby przeczytać podziękowania na pierwszej stronie. Według mnie pisanie takiej książki byłoby rzeczą wielce nierozsądną. Zwłaszcza z pańskiego punktu widzenia. Ten pogląd mnie nie dziwi. Ból głowy całkowicie ustąpił. Przeszył ją tylko jeden raz i minął. Umysł Jacka działał sprawnie i z absolutną precyzją. Zazwyczaj zdarzało się to wyłącznie wtedy, kiedy bardzo dobrze szło mu pisanie, albo kiedy był na rauszu po trzech drinkach. O tym też zapomniał. Nie wiedział, czy ekscedryna wywiera podobny wpływ na innych ludzi, ale on po zgryzieniu trzech tabletek natychmiast był jakby na haju. Teraz powiedział... Pan chciałby mieć coś w rodzaju przewodnika, który ktoś napisałby na zamówienie i który można by wręczać przyjeżdżającym gościom. Coś z mnóstwem zdjęć na kredowym papierze, z widokami gór o wschodzie i zachodzie słońca i ze stosownym landrynkowym tekstem. A także z rozdziałem poświęconym barwnym postaciom, które tu mieszkały. Rzecz prosta, nie tym naprawdę barwnym, takim jak Gianelli i jego przyjaciele. Gdybym mógł panu wymówić i na 100, a nie tylko na 95% liczyć, że zachowam posadę. Rzekł Olmen urywanym, zdławionym głosem. Wylałbym pana z miejsca przez telefon. Ponieważ jednak brak mi tych 5% pewności, zadzwonię do pana Shockley, jak tylko pan się rozłączy. To mam szczerą nadzieję, nastąpi niebawem. Książka będzie mówić wyłącznie prawdę, wie pan? Nie potrzeba żadnych upiększeń. Czemu się nad nim znęcasz? Chcesz wylecieć? Obojętne mi, jakie świństwa powypisuje pan w 5 rozdziale o papieżu. Chcę, żeby się pan wyniósł z mojego hotelu! To nie pański hotel! Wrzasnął Jack i z trzaskiem powiesił słuchawkę. Usiadł na stołku zdyszany i trochę przestraszony. Trochę? Jeszcze jak do diabła.
niezdolny zrozumieć, dlaczego na litość boską w ogóle dzwonił do Olmena. Znów wpadłeś w złość, Jack. Tak, istotnie. Na nic się nie da zaprzeczyć, a najgorsze było to, że nie miał pojęcia, jak silny wpływ wywiera ten oszczędny kutasina na Ala. Nie wiedział też, jakie bzdury pozwoli mu Al wygadywać w imię dawnej przyjaźni. Czy gdyby Olmen dotrzymał słowa i postawił Alowi ultimatum, albo on, albo ja, Al nie musiałby akceptować wymówienia? Jack przymknął oczy i spróbował sobie wyobrazić, jak mówi do Wendy. Wiesz co, mała? Straciłem kolejną posadę. Tym razem wymagało to połączenia telefonicznego z kimś oddalonym o 2000 mil. Komu mógłbym dołożyć, ale dopiłem swego. Otworzył oczy i otarł wargi chusteczką. Miał ochotę na drinka, do licha. To była potrzeba. A trochę dalej, na tej samej ulicy, jest kawiarnia. Na pewno zdąży strzelić sobie piwo po drodze do parku. Tylko jedno. Jedno, żeby spłukać proszek. Bezradnie zacisnął pięści. Powróciło pytanie, dlaczego w ogóle dzwonił do Olmena. Numer hotelu plażowego miał wypisany w notesiku leżącym w biurze przy telefonie i krótkofalówce. Obok numerów hydraulików, stolarzy, szklarzy, elektryków i tak dalej. Zanotował go na kartoniku z zapałkami wkrótce po przebudzeniu. Gdy pomysł zadzwonienia do Olmena był już w pełni ukształtowany w jego głowie i napełniał go radością. Ale jaki to miało cel? Kiedyś, w okresie pijaty, Wendy zarzuciła mu, że dąży do własnej zguby. Nie ma jednak siły moralnej nieodzownej do zrealizowania w pełni uformowanego pragnienia śmierci. Więc dostarczał innym ludziom okazji. Za każdym razem z uszczerbkiem dla siebie i rodziny. Czy to mogła być prawda? Czy odczuwał jakiś wewnętrzny lęk, że panorama okaże się właśnie tym, czego mu potrzeba, aby ukończyć sztukę i w ogóle wziąć się w garść, pozbierać do kupy? Czy sam na siebie składa donos? O Boże, proszę, nie pozwól, żeby tak było, proszę. Zamknął oczy, a na przyciemnionym ekranie powiek natychmiast pojawił się obraz. Wsadza rękę przez tę dziurę w dachu, bo chce wyciągnąć przerdzewiałą obróbkę. Nagłe bolesne ukłucie, jego własny rozpaczliwy, zdumiony okrzyk w nieruchomym, obojętnym powietrzu. Och, ty cholerna pieprzona dziwko! Miejsce tego obrazu zajął inny sprzed 2 lat. Jack wtacza się do domu o 3 nad ranem, pijany. Potrąca stolik i pada jak długi na podłogę, klnąc, budząc Wendy, która śpi na kanapie. Wendy zapala światło. Widzi jego ubranie podarte i ubrudzone w jakiejś bójce na parkingu, która wybuchła w niewyraźnie zapamiętanej mordowni tuż za granicą stanu New Hampshire przed 2 godzinami. Widzi zakrzepłą krew pod jego nosem, oczy skierowane teraz na żonę, głupawo mrugające w blasku lampy jak oczy kreta w słońcu. Wendy mówi głucho. Ty skurwysynu, obudziłeś do niego. Skoro nie troszczysz się o siebie, czy nie mógłbyś choć trochę zatroszczyć się o nas? Ach, ale po co ja się do ciebie w ogóle zwracam? Podskoczył, słysząc dzwonek telefonu. Chwycił słuchawkę w nielogicznym przeświadczeniu, że to musi być albo Olmen, albo Al Shockley. Co? Warknął. Należność za dodatkowe minuty, proszę pana. 3,5 dolara. Będę musiał rozmienić pieniądze. Powiedział. Proszę zaczekać. Położył słuchawkę na półce, wrzucił ostatnie 6 25-centówek i poszedł do kasjerki poprosić o więcej. Wykonał to odruchowo, a jego myśli krążyły po zamkniętym obwodzie niczym wiewiórka po swoim kółku. Dlaczego zadzwonił do Olmena? Bo Olmen wprawił go w zakłopotanie? Wprawiano go w zakłopotanie również przedtem i robili to prawdziwi mistrzowie. Wielkim mistrzem zaś oczywiście był on sam, bo chciał po prostu zatriumfować nad tym człowiekiem, zdemaskować jego obłudę. Jack nie uważał się za kogoś aż tak małostkowego. Rzeczywistego powodu dopatrywał się w albumie.
Ale to też nie trzymało się kupy. Były najwyżej dwie szanse na tysiąc, że Olmen będzie znał nazwisko jego właściciela. W trakcie ich pierwszej rozmowy podziemie traktował jak inny kraj, do tego wstrętny i zacofany. Gdyby Jack istotnie pragnął się dowiedzieć, zadzwoniłby do Watsona, którego numer telefonu również figurował w biurowym notesie. Ale nawet Watson nie byłby pewnym informatorem. Pewniejszym jednak niż Olmen. A zdradzanie pomysłu książki to kolejna głupota. Niewiarygodna głupota. Nie dość, że zagrażało jego posadzie, ale mogło także zatamować dopływ wiadomości, gdyby Olmen przez telefon ostrzegł ludzi przed przybyszami z Nowej Anglii, wypytującymi o panoramę. Jack mógł przecież prowadzić badania po cichu. Wysyłać grzeczne listy, może nawet umawiać się na wiosenne spotkania, a potem śmiać się w kółach z rozwścieczonego Olmena już po wydaniu książki i z bezpiecznej odległości. Zamaskowany autor uderza ponownie. Tymczasem odbył tę idiotyczną rozmowę, wpadł w złość, naraził się Olmenowi i wydobył na jaw dyktatorskie zapędy dyrektora hotelu. Dlaczego? Czym to tłumaczyć? Jeśli nie próbą doprowadzenia do tego, że go wyleją z dobrej posady załatwionej przez Hala. Wrzucił do aparatu resztę pieniędzy i powiesił słuchawkę. Właśnie tak idiotycznie mógłby postąpić po pijanemu, ale był trzeźwy, trzeźwiusieńki. Na chodniku spotkał Wendy i Daniego. Hej, przyszliśmy po ciebie, powiedziała Wendy. Pada śnieg, nie widzisz? Rzeczywiście. Jack wzniósł zmrużone oczy. Sypał gęsty śnieg. Główna ulica Sidewinder była już grubo przyprószona, znikła linia pośrodku jezdni. Danny nastawił twarz do białego nieba, otworzył usta i wysunął język, żeby chwytać duże spadające płatki. Myślisz, że to już to? Zapytała Wendy. Jack wzruszył ramionami. Nie wiem. Liczyłem, że się o tydzień czy dwa odwleczę. Może jeszcze się tego doczekamy. Zwłoka. O nią chodziło. Przepraszam, ale błagam o zwłokę. Zmiłuj się, daj jeszcze jedną szansę. Z całego serca przepraszam. Ile razy w ciągu ilu lat on, dorosły mężczyzna, prosił, aby dano mu jeszcze jedną szansę. Nagle sam sobie obrzydł. Poczuł do siebie taką odrazę, że o mało nie jęknął na głos. Jak głowa? Wendy obserwowała go bacznie. Otoczył ją ramieniem i mocno przytulił. Lepiej. Chodźcie, wracajmy do domu, póki się da. Poszli w stronę ciężarówki skośnie zaparkowanej przy krawężniku. Idący pośrodku Jack lewą ręką obejmował plecy Wendy, prawą trzymał dłoń Daniego. Pierwszy raz nazwał to domem na dole i niedole. Kiedy siadał za kierownicą, olśniła go myśl, że panorama wprawdzie go fascynuje, ale nie bardzo przypadła mu do serca. Nie miał pewności, czy służy jego żonie, synowi i jemu samemu. Może właśnie dlatego zadzwonił do Olmena, żeby dostać wymówienie, zanim się zrobi za późno. Cofnął wóz i wywiózł ich z miasta w góry.